Witam Was serdecznie na tym miejscu. Dzisiaj głosimy Ewangelię, Ewangelię pojednania się z Bogiem. Jeśli chciałbyś poznać Boga osobiście, zapraszam Cię tutaj do nas, stoimy tutaj, możemy Ci wyjaśnić, w jaki prosty sposób można poznać Boga i wejść w relację z Nim. Taką trwałą relację, że od dzisiejszego dnia będziesz razem z Nim chodził. Od dzisiejszego dnia na zawsze. Ty i On razem na zawsze. Ciężko się chodzi po tym świecie bez Boga. Jest się zdanym na własne siły, na własne ludzkie możliwości. Ludzkie możliwości zawsze są ograniczone. Także możliwości przyjaciół są ograniczone. I każdy z nas gdzieś tam się otarł o ludzi, o znajomych, którzy niby byli przyjaciółmi, ale potem się okazało, że są bardzo ograniczeni. Ograniczeni w swoim sercu. Zawiedli gdzieś, zdradzili gdzieś. Powiedzieli coś, co zraniło mocno. Tak jest z ludźmi, tak jest z nami, że jesteśmy ograniczeni, żyjąc bez Boga na tym świecie. Jesteś ograniczony. W każdej dziedzinie życia jesteś ograniczony. Jeśli żyjesz bez Boga na tym świecie, jesteś ograniczony w każdej dziedzinie i bardzo mocno potrzebujesz Boga. To jest tak, jakbyś był na pustyni. Potrzebujesz wody. Nie zamydlaj sobie oczu jakąś tanią atrakcją, jakimiś tanimi zakupami. Zakupy nie są po to, aby zamykać twoje serce na Boga, na życie, na źródło życia. Hello! Zakupy to nie źródło życia. Hello! Zakupy to nie źródło życia. To się wszystko kończy. Kiedy przyjdziesz do swojego mieszkania, do swojego pokoju, jesteś tam sam. Zupełnie sam. Zupełnie sam. Zupełnie sam. Zupełnie sam. 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 Nie zamydlaj sobie oczu atrakcją tanią. Nie zamydlaj sobie oczu kinem, który kosztuje 20 zł. Szkoda twojego życia. Źródło życia to co innego niż zakupy, niż kino, niż znajomi, niż dobra zabawa, niż dobra gadka. Nie zamydlaj sobie tym oczu. Nie zamydlaj sobie tym oczu. Zbyt drogie i cenne jest twoje życie, abyś zamydlał sobie oczy twojego serca. Nie zamydlaj sobie oczu jakimiś tanimi poglądami, za które nie pójdziesz na śmierć. Ktoś ci przystawi spluwę i będziesz błagał o życie. Taka jest prawda. Taka jest prawda. Za prawdę oddaje się życie. A nie za tanie poglądy, które kiedy ktoś przystawi ci spluwę, to mówisz, błagam cię, błagam cię, błagam cię. Hello, czy ktoś jest zainteresowany życiem na tym miejscu? Życiem. Czy ktoś jest zainteresowany życiem na tym miejscu? Bo widzę, że bawimy się tym życiem, tanimi sprawami, a życie jest zbyt mocne, zbyt silne, zbyt wielkie i potężne, żeby takie lekceważyć, żeby po nim chodzić jak po jakiejś wycieraczce. Twoje życie jest zbyt cenne i drogie. Czemu tak nisko oceniasz swoje życie? Zbyt mało widzisz, patrząc na swoje życie, a ono jest takie cenne i drogie. Tak wiele możesz uczynić w swoim życiu, przez swoje życie. Nie po to ono jest ci dane, żebyś je marnował na jakieś używki, na jakieś tanie rozmowy, słabe rozmowy, chwilowe zabawy. I tak on, ona nie odda swojego życia za ciebie. Nie odda swojego życia. Ceni swoje życie bardziej niż twoje. Czemu więc zamydlać czymś takim swoje serce? Skieruj swoje serce na źródło życia. Skieruj swoje serce na źródło życia. Na źródło życia. Skieruj swoje serce. Skieruj swoje serce na źródło życia. Czym jest źródło życia? To jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus.
Jezus Chrystus, On jest źródłem życia. On poszedł na krzyż 2000 lat temu, aby Ciebie całkowicie wybawić. Całkowicie wybawić od grzechu, od śmierci wiecznej. Całkowicie wybawić. Nie znasz Boga, dlatego pukasz się w czoło. Nie znasz Jego mocy, nie znasz Jego osoby. Jesteś sam, samiutki sam, dlatego pukasz się w czoło, bo nie poznałeś nigdy tak wielkiej miłości Boga. A On za Ciebie oddał swoje życie na krzyżu. Wziął wszystkie Twoje grzechy, wziął karę wieczną i On tam zginął, abyś Ty był wolny na wieczność. I nie musisz płacić za to żadnymi pieniędzmi, ani tak zwanymi dobrymi uczynkami, żeby żyć wiecznie w niebie, żeby żyć wiecznie z Bogiem, żeby przez te życie tutaj być bezpiecznym. Bóg dał Ci siebie samego. Samego siebie i potwierdził to na krzyżu, umierając za Ciebie. Nie ma większego potwierdzenia miłości, jak oddanie swojego życia za kogoś. Czy to ktoś dzisiaj szanuje? Czy to ktoś dzisiaj szanuje? Czy ktoś dzisiaj szanuje miłość? Miłość, którą ktoś oddaje swoje życie za drugą osobę. Czy taką miłość ktoś szanuje? Czy raczej wolimy miłość, która jest tylko na chwilę, lekka, płytka, tylko na chwilę, kolorowa, takie złote papierki kolorowe. Na chwilę, łatwo to podrzeć. Nikt za Ciebie nie odda swojego życia. Taka jest prawda. Jezus oddał za Ciebie życie, abyś był zwycięski w swoim tutaj życiu i na wieczność. On rozwiązał sprawę życia wiecznego. On o Ciebie zadbał na wieczność. Zadbał na wieczność. Chcesz chodzić życiem zwycięskim tutaj. Poznaj Boga. Skłoń swoje kolano jeszcze dzisiaj i zapragnij Go poznać. Skłoń swoje kolano i powiedz: Boże, chcę Ciebie poznać. Chcę uszanować jeszcze dzisiaj to, co dla mnie zrobiłeś na krzyżu. On wziął cały Twój grzech, karę wieczną i Ciebie całkowicie wyratował, a Ty potrzebujesz to tylko przyjąć. Tylko przyjąć do swojego życia. Tylko zgodzić się z Bogiem. Zgodzić się z Bogiem, że On wyratował Ciebie. Przyjąć to. To jest dla Ciebie za darmo. Przyjmij to. Przyjmij to. Przyjmij to, skłoń swoje kolanko, skłoń swoje kolanko, bo życie Twoje jest cenniejsze, cenniejsze, cenniejsze niż chwilowe pogaduszki w radości. Życie Twoje jest cenniejsze. Jezus zadbał o Twoje życie na wieczność i tutaj, na tej ziemi. Więc skłoń swoje kolano przed Nim, oddaj Mu swoje życie, powierz Mu swoje życie i przyjmij ten dar zbawienia. I uznaj Go za swojego Pana, Pana życia, Pana serca. Zadecyduj jeszcze dziś, aby Jezus był Twoim Panem, Panem Twojego serca. Zadecyduj, zadecyduj, a On wejdzie do Twojego życia, wejdzie do Twojego wnętrza, na Twoje pragnienie Jego. On wejdzie, nie. On wejdzie do Twojego wnętrza. Do Twojego serca, do Twojego wnętrza, przemieni Ciebie od wewnątrz i staniesz się nowym człowiekiem, pojednanym z Bogiem na wieczność, zjednoczonym z Nim jednym duchem. Staniesz się nowym człowiekiem. Jeśli jesteś tym zainteresowany, zapraszam Cię tutaj. Poznasz jeszcze dzisiaj potęgę Boga, Twoje życie przemieni się przez to, że zaprosisz Boga do swojego życia, do swojego wnętrza i zgodzisz się z Bogiem w prostych Jego prawdach, że Cię wyratował na wieczność. Amen.